Proszę Państwa, zapraszam Państwa na kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Pan Dominik Plaskota. Szanowny Panie Stanisławie, czy nie uważa Pan, iż współczesne pokolenie jest zdemoralizowane w porównaniu na przykład z Pańskim? Niegdyś ludzie oddawali życie za ojczyznę w czasach wojen światowych, zaś dziś byle koronawirus wywołuje strach i panikę, zamykając wszystkich w domach. No nie uważam tak, dlatego że akurat nastąpiła taka zmiana pokoleniowa, bardzo korzystna w ostatnich 10 latach. Nawet się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że za mojego życia taka pozytywna zmiana pokoleniowa się dokona. I to nowe pokolenie, oczywiście nie całe, bo inne tam się zajmuje swoimi genitaliami i tam, że tak powiem, spółkowaniem albo między wszystkimi 77 płciami, w związku z tym nie mówię o tych, ale o takich młodych Polakach, którzy rzeczywiście demonstrują takie zaangażowane postawy patriotyczne. No świadczy o tym chociażby taki masowy udział na marszach niepodległości. No i interesują się historią, taką właśnie odkrywają. Ja kiedyś powiedziałem, że została przygotowana taka historia Ad usum Delphini przez rozmaite autorytety moralne. No i młodzi ludzie jednak stracili zaufanie do tej historii podawanej do wierzenia. No i zaczęli ten śmietnik historii rozgarniać. I smród stamtąd to uderzył ich w nozdrza, ale przezwyciężyli to i zaczęli się dokopywać jeszcze bardziej i natrafili na kości bohaterów. No i tu już się właśnie zainteresowanie, kult żołnierzy wyklętych, no niezależnie od tego, jak to się wszystko skończyło, ale wydaje mi się, że ten szacunek, jaki młode pokolenie ma do tych żołnierzy, bierze się chyba, tak przynajmniej mi się wydaje i chciałbym, żeby tak było, z takiego podziwu dla wierności przysiędze, bo ci ludzie traktowali przysięgę na wierność Rzeczypospolitej zupełnie serio, niezależnie od tego, że tam komuna, tak jak to mówił mi kiedyś Włodzimierz Bukowski, że Rosja, jak wkraczała do jakiegokolwiek kraju, to zawsze obcinała mu głowę, to znaczy likwidowała fizycznie, eksterminowała warstwy przywódcze tego podbitego narodu. No i z nami było tak samo, także trochę ta sytuacja może była wymuszona przez okupanta naszego, ale no, ci ludzie nie ugięli się przed okupantem, nie, że tak powiem, przed katowskim, nie zbladli obuchem, jak to mówi poeta, tylko próbowali stawić mu czoła. To, że wielu młodych ludzi jest podatnych na taką propagandę panikarską, to rzeczywiście prawda. Ale no, ta propaganda przecież się nie bierze od nich, nie wypływa od nich, tylko od organizatorów i tej epidemii, i od tych, którzy tam nią kręcą i próbują swoje lody tam na niej ukręcić. A uważam, że podatność tego pokolenia może w większym stopniu niż mojego bierze się stąd, że to jest pokolenie wychowane na telewizji, ukształtowane przez przekaz telewizyjny i jest bardziej po prostu chłonne, bardziej wrażliwe na ten przekaz, więc łatwiej mu pewne rzeczy wmówić, jak coś w telewizji jest. Natomiast nie uważałbym, że jest zdemoralizowane, bo to nie demoralizacja, tylko no nie mówię o tych tam sodomitach, gomorytach, bo ci rzeczywiście są zdemoralizowani, a przy tym wszystkim no nie mądrzy, bo to rzeczywiście sami, że tak powiem,
piłują gałąź, na której siedzą, no ale trudno wymagać, żeby sobie z tego zdawali sprawę, jak oni się niczym nie interesują, tylko własnymi genitaliami. No to rzeczywiście bardzo, bardzo wąski zakres zainteresowań. Tak jak to Adam Mickiewicz mówił, takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy. Więc nie mówimy o tych, ale mówimy o reszcie całej, która nie wydaje się zdemoralizowana, tylko troszeczkę oduraczona telewizyjnymi przekazami, bo tu dwa nurty tego, ale w gruncie rzeczy one się zazębiają, bo zwróćmy uwagę, że i rządowa telewizja, i nierządna telewizja uczestniczy w kształtowaniu tego nastroju panikarskiego, więc no, trudno, żeby ludzie wrażliwi na telewizję na to nie reagowali. Pan Łukasz Sowul. Co pan sądzi o nagrodzie Kisiela i o jej laureatach? Czy nie uważa pan, że aktualnie jest to obraza dla świętej pamięci Stefana Kisielewskiego? Między innymi dlatego, że wśród laureatów są takie tuzy jak Lech Wałęsa czy Leszek Balcerowicz, a teraz politycy dobrej zmiany z Jarosławem Kaczyńskim na czele. No nie wiedziałem, że Jarosław Kaczyński jest laureatem Nagrody Kisiela. To coś nowego. Ponadto współpracownicy Kisiela, jak pan czy Janusz Korwin-Mikke, są aktualnie na cenzurowanym i nazywani ruskimi agentami, a TVP i inne media pseudopatriotyczne co jakiś czas straszą dzieci i swoich wyborców cytatem o chwytaniu za mordę i wprowadzaniu liberalizmu. No to rzeczywiście Stefan Kisielewski, który lubował się w paradoksach, na przykład przypomnę taki ulubiony toast Stefana Kisielewskiego, który tak no, nawiasem mówiąc za kołnierz nie wylewał, no i można powiedzieć, że dosłownie wpoił na ten toast, to było za wspaniałe powodzenie naszej beznadziejnej sprawy. No i rzeczywiście Stefan Kisielewski, najkrótszy program polityczny, jaki wygłosił w największym skrócie telegraficznym, to było wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. Rzeczywiście to jest przy rozwinięciu, to jest bardzo ciekawy program, także natomiast co do samej Nagrody Kisiela, no ja nie jestem laureatem Nagrody Kisiela, więc wiem, że no jest o tym, że to ta nagroda troszeczkę się zdeprecjonowała. W moim przekonaniu najbardziej nie Balcerowicz, tylko Aleksander Kwaśniewski. No. To jest jakieś nieporozumienie. Ja Aleksandra Kwaśniewskiego uważam za największe nieszczęście dla Polski i to, że on został z tego powodu, że został on udelektowany Nagrodą Kisiela, to jest mi po prostu smutno. Ale wydaje mi się, że taki statut wadliwy jest, że tam do tej kapituły to wchodzą wszyscy laureaci, no i to właśnie myślę, że to jest główna przyczyna. Także trzeba zawsze przemyśleć dobrze statut. Pan Konrad Maxelan. Szanowny, jaśnie oświecony panie Stanisławie, ho, 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 jest pan już westchnieniem dla wielu kobiecych serc. No, nie sądziłem, które proponują panu jak nie romanse, to chcą panu gotować na wyścigi. No nie, romansów mi nikt nie proponował, natomiast gotowanie to owszem, tak, ale ktoś pytał się nawet jak wybrać żonę, innym razem stare kiejkuty zapraszały pana na kawę. No nie przypominam sobie, żeby stare kiejkuty zapraszały mnie na kawę, ale może mi pamięć nie dopisuje. Nie mówiąc już o Heinrichu Himmlerze, który z zaświatów prosił pana o uznanie, tylko czekać jak sam papież poprosi o podrzucenie pomysłu na kolejną encyklikę. No widzę, że pan Konrad Maxelan tutaj z jadliwą ironią się posługuje, ale myli się pan. Zresztą skąd pan? Papież Franciszek nie zwraca się do mnie nigdy o żadne pomysły na encykliki. Czy spodziewał się pan na początku kariery publicysty, że do tego wszystkiego dojdzie? Że stanie się pan autorytetem w tak wielu dziedzinach życia? Jak pan się z tym czuje? No, dobrze się czuję, dlatego że publicysta. Dlatego publikuję, że chcę, żeby czytelnicy
to czytali, czy słuchali, czy oglądali. No, to jest celem tej pracy, którą ja wykonuję. No i jeżeli dla wielu ludzi jest ważne, to niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzają, czy się ze mną nie zgadzają, ale jest ważne wysłuchanie tego, bo uważają, nawet nie zgadzając się ze mną, że ja albo w sposób oryginalny, albo coś tam nowego mam do powiedzenia, no to bardzo jestem zadowolony. To jest celem mojej pracy. Także nie mam żadnego powodu i nie myślę, że ta ironia, panie Konradzie Maxellan, nie jest potrzebna, bo to ja nikomu nie narzucam swojego autorytetu. Przecież nie mogę, nawet jakbym chciał, to nie mogę nikogo zmusić, żeby mnie oglądał, żeby mnie słuchał. Ludzie to robią z własnej nieprzymuszonej woli, także nie wiem, dlaczego pan tak ironicznie do tego podchodzi. Pan Łukasz Piczak. Panie Stanisławie, czy na szachownicy układów zależności Polski związanej z służbami specjalnymi różnych narodowości możliwy jest wariant węgierski? Stare układy żyjące jak pączki w maśle mogą, zdaje się, początkowo wzmocnić swoje wpływy z uwagi na posiadany majątek i możliwe usunięcie klasy średniej, jednak w dłuższej perspektywie oznaczać może podporządkowanie się zupełnie nowym panom, którzy będą chcieli zbudować sobie nowy tort, który już dawno został podzielony. No ja mam nadzieję, żeby do tego doszło, bo uważam, że fakt wysługiwania się naszych bezpieczniaków obcym państwom to jest nasz największy problem polityczny. Największy problem polityczny. No i właściwie jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, bo alternatywa jaka jest? Albo ich przekonać, albo ich pozabijać. No wolałbym, żeby ich przekonać. I wariant węgierski pokazuje, że jest to możliwe. Inna rzecz, że na Węgrzech doszło do tego z tego powodu. Nie dlatego, że bezpieczniacy się nawrócili, bo to o tym nie ma mowy. Natomiast z tego powodu, że Niemcy, Francja i Rosja przejęły całkowitą kontrolę nad węgierską gospodarką w pewnym momencie i wyślizgały tych węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego. Przypomnę jeszcze to, co mówiłem, że Węgrzy, doszło do tego, że Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. No to w tej sytuacji bezpieczniacy no, liczą już na to, że umęczony naród węgierski odwojuje to i coś przy okazji dla nich, no ale to trzeba mu pozwolić wojować. I chodzi o to, żeby u nas doszło do tego samego, do tej samej sytuacji. Niestety wydaje mi się, że nasi bezpieczniacy nie chcą pójść w tym kierunku, tylko mają nadzieję, że nasi okupanci, powiedzmy nasza złota pani, pozwoli im nadal pasożytować na historycznym narodzie polskim w zamian za rozmaite podłości, których z pewnością będą się dopuszczali, no i dopuszczają się jak najbardziej. Pan Grzegorz W. Szanowny panie Stanisławie, spora część pańskich wystąpień publicznych, chodzi mi o te na żywo, chwilowo zawieszone, to rozmowy z publicznością. Czy były sytuacje, że takie dyskusje doprowadziły pana do jakiegoś wyjątkowego wzburzenia? Pytam, bo widziałem kilka takich sytuacji, że wydawał się pan podenerwowany, ale nigdy nie widziałem, żeby pan całkiem stracił opanowanie. No bardzo dziękuję. Wie pan, ja nie uchylam się podczas takich spotkań z publicznością od dyskusji, nawet takiej zdecydowanej. Natomiast jeśli coś mnie irytuje, to irytują mnie ludzie, którzy nie chcą dyskutować, nie chcą dojść do żadnej prawdy, tylko chcą po prostu doprowadzić do destrukcji całego tego spotkania, całej tej, no, tam, całego tego przedsięwzięcia. Przekształcić je w jakąś pyskówę taką okropną i to rzeczywiście mnie irytuje, staram się to jakoś ukrócić. No i czasami jak tam niektórzy przesadzają, to
karcę ich grubym słowem, bo to zresztą nie ja jeden, bo miałem takiego świętej pamięci przyjaciela mojego, niestety już nieżyjącego, jezuitę, który też znał bardzo dobrze rozmaite wiązanki, dlatego że zanim poczuł wokację do stanu duchownego, to pracował na takich, bo on był chemikiem z wykształcenia, pracował na takich wielkich budowach socjalizmu tak zwanych, no i mieszkał w hotelach robotniczych i tam, na wykształcenie uniwersyteckie w tym zakresie zdobył, no i jak mu się to przydało, kiedy już był zakonnikiem tutaj w jezuickim kościele świętego Andrzeja Boboli, kiedyś siedział w konfesjonale, bo on miał specjalne uprawnienia takie penitencjarne, siedział w konfesjonale, odprawiało się nabożeństwo i w pewnym momencie do kościoła wszedł jakiś jegomość nietrzeźwy i zaczął dosyć głośno tam tego tam, no, krótko mówiąc, zakłócać przebieg nabożeństwa. I ten mój przyjaciel, ojciec Pleskaczyński, mogę to powiedzieć, wyszedł z konfesjonału i próbował go tak łagodnymi słowy jakoś zmitygować, ale tamten jeszcze bardziej się rozjuszył, no i, tak, i wtedy ten mu puścił takie wiąchy zapamiętane z tych hoteli robotniczych. Tamten wszystkiego by się spodziewał, tylko nie to, że coś takiego usłyszył od księdza ze stułą i tak dalej i w kościele. Zbaraniał i wyniósł się w podskokach z kościoła, więc okazuje się, że takie czasami się to przydaje, jak już nic nie pomaga, to sam przypomnieć komuś, skąd mu wyrastają nogi. Pan Paweł Jankowski. Panie Stanisławie, pewnie kojarzy pan z potopu Sienkiewicza rozmowę hrabiego Wrzeszczowica z baronem Lisolą. W pewnym momencie Wrzeszczowic wygłasza długi wywód, w którym tłumaczy, dlaczego to Rzeczpospolita musi zginąć, że naród polski jest pozbawiony wszelkich cnót i że jeśli zginie, to zginie zasłużenie. Mówił o Polakach, gdzie jest taki naród, co by prywatem więcej ukochał, a sprawą publiczną więcej podeptał. Jak pan uważa, czy faktycznie ta miłość do prywaty rozwaliła Rzeczpospolitą od wewnątrz? Czy w pewnym momencie wprowadzania w państwie liberalizmu nie grozi taka właśnie sytuacja, że to interesy, prawa i własność prywatnych ludzi będą ważniejsze od sprawy państwowej? Gdzie jest ta granica między swawolą a wolnością? Czy jest możliwe utrzymanie trwałe takiej równowagi, aby ta szala nie przechyliła się w jedną czy drugą stronę? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam z Drezna i zapraszam do nas na zwiedzanie miasta. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja już raz w Dreźnie byłem, zwiedzałem Muzeum Zwinger. Tam bardzo mi się podobała jedna rzeźba, taka starożytna rzeźba tancerki. No, byłem zachwycony tą rzeźbą i tam inne też, ale ta mi utkwiła w pamięci. Natomiast rzeczywiście coś takiego jest, ale to upadek ducha obywatelskiego, który moim zdaniem rozpoczął się od upadku ruchu egzekucyjnego za panowania króla Zygmunta Augusta. Przypomnę, o co chodziło, że ten ruch egzekucyjny to był taki ruch polityczny, stronnictwo polityczne średniej szlachty, która dążyła do wzmocnienia państwa i osłabienia potęgi magnaterii. W jaki sposób? Taki, że poprzedni królowie, którzy tam chcieli wynagrodzić jakiegoś poddanego, zasłużonego tam za zasługi wojenne czy jakieś inne, no, pieniędzy to nie mieli, ale mieli włości. Właściwie byli właścicielami, jeśli nie całego państwa, to wielkich jego obszarów. No i nadawali dożywotnie użytkowanie takie właśnie tak zwane królewszczyzny. Tak zwane królewszczyzny. No i problem polega na tym, że ci obdarowani, właściwie spadkobiercy tych obdarowanych, zapomnieli tego oddać.
W ten sposób rosły fortuny magnackie, no a skarb państwa cierpiał tam na chroniczne suchoty. W związku z tym celem ruchu egzekucyjnego było poprawa finansów, stworzenie takich solidnych fundamentów finansów państwowych, no i przy okazji złamanie potęgi magnaterii. Wydawałoby się, że król powinien się do tego przyłączyć, ale to z kolei kolidowało z matrymonialnymi planami Zygmunta Augusta. Jego małżeństwo z poddanką Barbarą Radziwiłłówną nie chciała się zgodzić właśnie średnia szlachta i król szukał poparcia właśnie wśród magnaterii, ale oni powiedzieli, to wcale dobrze, ale żadnych egzekucji królewskich nie będzie. No i kiedy właśnie ta szlachta średnia zobaczyła, że właściwie król się tam nie interesuje, nie zależy mu na tym, no bo oni też stopniowo zaczęli się interesować własnymi tu sprawami. No i tak nastąpił, nie od razu oczywiście, bo to stopniowo wreszcie agentura się do tego przyczyniła, zwłaszcza po potopie szwedzkim, kiedy pojawiła się szlachta gołota, która no, frymarczyła swoimi prawami politycznymi. No i w tym sensie Wrzeszczowicz miał trochę racji, chociaż oczywiście jego namiętna krytyka, co zresztą sam baron Lisola podkreśla, że to tak z niewdzięczności wynikała i to, żeby pokryć własną niewdzięczność wobec Polski, to tam chętnie wyszukiwał wszystkie pchły, jakie tylko mógł znaleźć albo sobie wyobrazić. Natomiast tu pan pyta, jaka jest różnica między wolnością a swawolą. No istotna. Swawola polega na tym, że człowiek swawolny nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za to, co tam robi, co dokazuje. Natomiast wolność polega na tym, że owszem, ma się swobodę wyboru, ale ponosi się odpowiedzialność za decyzje w ramach tej swobody podjęte. I liberalizm polega właśnie w odróżnieniu od permisywizmu, który oznacza swawolę, że owszem, wszystko mi wolno, ale za wszystko odpowiada kto inny, a nie ja. Na przykład społeczeństwo, czy tam, no, krótko mówiąc, nikt. Różni się od liberalizmu, który bardzo mocno akcentuje odpowiedzialność i myślę, że umiejętność rządzenia państwem polega na wprowadzeniu takich praw, które umiejętnie łączą dobro publiczne z dobrem obywateli czy poddanych, dlatego że jeżeli dobro publiczne zawsze ma się dokonywać kosztem dobra prywatnego, czy interesu prywatnego, no to jaki mają ludzie powód, żeby takie państwo wspierać? Nie mają żadnego powodu, bo ono obczuwają ją jako potęgę opresyjną. Natomiast jeżeli władza publiczna umiejętnie harmonizuje te interesy, no to nie ma żadnego konfliktu. Proszę Państwa, pan Krzysztof Żarnecki. Wielce szanowny panie Stanisławie, jestem czytelnikiem pańskich publikacji od czasu, jak na etapie reklamowania przystąpienia Polski do wspólnot europejskich napisał pan do najwyższego czasu felieton, w którym nazwał pan Piotra Nowinę Konopkę pojemnym czerpakiem, komentując w ten sposób jego wypowiedź, że po Anschlussie będziemy czerpać z dziedzictwa między innymi Żydów, muzułmanów, etc. Do dziś mam tęgi ubaw, jak sobie ten czerpak przypomnę. Ale do rzeczy. Leszek Miller w rozmowie z Moniką Jaruzelską w Towarzystwie Panience stwierdził z lekkim uśmieszkiem, że dziś to tylko Korea Północna jest całkowicie suwerenna, a inne kraje podpisały różne traktaty międzynarodowe, więc suwerenności tak naprawdę to dziś nikt już nie ma. Czy może się pan do tego stwierdzenia odnieść i skomentować to w kontekście istnienia państw poważnych i pozostałych? Życząc zdrowia w oczekiwaniu na dalsze prześmiewcze komentarze, pozostaję z szacunkiem. No muszę powiedzieć, że trochę mnie zmartwiło to, że Leszek Miller naprawdę tak uważa, bo może tylko tak udawał, bo
No, znam trochę więcej państw suwerennych niż Korea Północna. Korea Północna rzeczywiście jest państwem suwerennym. Na czym polega suwerenność państwowa? Że państwo samo decyduje o własnych prawach. Samo układa sobie, samo ustanawia sobie własne prawa. No, takich państw jest znacznie więcej. O, daleko nie szukając, zaraz koło Korei Północnej niedaleko są Chiny. Chyba są suwerenne jednak, same ustanawiają własne prawa. No i jak ktoś tam się to, minęły czasy tam wojen opiumowych, kiedy to Anglicy i Francuzi i Holendrzy tam Chińczykom prawa dyktowali, teraz już tak nie ma, więc więcej jest państw suwerennych i wydaje, znaczy jestem przekonany, to nie wydaje mi się, jestem przekonany i dlatego słucham tego trochę z niepokojem, że były premier rządu takich rzeczy nie rozumie. No jeśli nie rozumie, bo nie wierzę, aż wydaje mi się, że on tu się z nami trochę przekomarza i z panią Moniką, bo to, że państwo podpisuje jakieś traktaty, to wcale nie znaczy, że przestało być suwerenne, bo właśnie dlatego, że jest suwerenne, to musi się zgodzić na podpisanie jakiegoś traktatu, albo też może go wypowiedzieć. I na tym polega, nadal zachowuje swobodę decyzji. No mamy ilustrację tego, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że jest państwem suwerennym. Mimo że z innych traktatów nie chcę wypowiedzieć. Także to, no mówię, jestem trochę zmartwiony, że pan Leszek Miller mówi takie rzeczy, bo to jakby ktoś taki trochę innego kalibru takie rzeczy mówił, no to można mu wybaczyć. Natomiast jeśli mówi to były premier rządu Rzeczypospolitej, jest to trochę niepokojące. Proszę państwa, dziękuję bardzo za uwagę i na tym kończę ten cykiel. Zapraszam na cykiel następny.